Malejonka poznałem na FAMie w Świnoujściu i wtedy byłem tam, pojechałem z naszym perkusistą z wózkiem, bo graliśmy tam koncert z Moskwą, ale pojechaliśmy tydzień wcześniej i rozbiliśmy sobie namiot na polu namiotowym i w ogóle codziennie, wiesz, tam jakieś imprezy, chodziliśmy gdzieś na FAMę do klubu festiwalowego i jednocześnie na tym polu namiotowym tam były też inne kapele się pokazywały, które też grały. No i Maleo, nie, w skórze, a tutaj dredy, a tutaj skóra, on takie ciągotki chciał być zawsze chyba trochę takim, wiesz, takim coolmanem, nie? Nie chciał być takim tym regałowcem, takim delikatnym, wiesz, subtelnym, tylko raczej takim rock'n'rollowcem, wiesz. Ja zobaczyłem, że on to tu ma na skórze, miał takie znaczki, nie? Ale ponieważ miał te dready, to ja myślałem, że on jest taki, wiesz, cieniast, nie? I potrzebował do niego, chciałem mu skroić te znaczki w ogóle, tak na chama w ogóle, wiesz. I wiesz, on mówi, ty, no to ja ci dam ten znaczek, nie? Jak ci się podoba. Ja mówię, o, jaki fajny koleś, nie? Taki przyjaciel. Mówię, dobra, to ja ci też dam, nie? I tam żeśmy się chyba wymienili w ogóle znaczkami, w ogóle sztama, i żeśmy się poznali, przyjaciele, wiesz. No i też w ogóle tak to się ciekawie zawiązywały przyjaźnie w ogóle w 80-tych latach.